pierwszy tom, 23 punkt. Nowy, bardzo ciężki krzyż dla Luizy. Poddanie się jako ofiara władzy kapłanów. Bolesne cierpienia, które musiała znosić z ich strony. A kiedy on pojechał na wieś, pewnego ranka po komunii, Pan dał mi do zrozumienia, że miałam popaść w ten stan i zachęcił mnie, abym dotrzymała mu towarzystwa, dzieląc jego boleści. Ja zaś natychmiast powiedziałam mu: Panie, jak mam to uczynić? Nie ma spowiednika. Kto mnie teraz uwolni? Czy chcesz może, żebym umarła? A Pan powiedział mi jedynie: tylko we mnie masz pokładać ufność. Bądź poddana, gdyż bycie poddanym sprawia, że dusza napełnia się światłem, a wszystkie jej namiętności wracają na swoje miejsce. Tak, iż ja, przyciągnięty tymi promieniami słońca, podchodzę do duszy, nadaję jej moją formę i pozwalam żyć moim własnym życiem. Poddałam się Jego świętej woli, ofiarowałam tę komunię jako ostatnią w moim życiu i po raz ostatni pożegnałam się z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Ale ponieważ byłam poddana, moja natura tak bardzo dawała się we znaki, że przez cały dzień jedynie płakałam i prosiłam Pana, aby dał mi siłę. Doprawdy było to dla mnie zbyt gorzkie i nie myśląc ani nie wiedząc o tym, poczułam na sobie nowy i ciężki krzyż, który uważam za najcięższy, jaki miałam w życiu. Kiedy byłam w tym stanie cierpienia, myślałam tylko o tym, żeby umrzeć i spełnić wolę Boga. Rodzina, która również cierpiała, widząc mnie w tym stanie, próbowała wezwać jakiegoś kapłana. Jeden nie chciał przyjść z jednego powodu, a drugi z innego. Po 10 dniach przyszedł do mnie spowiednik, który mnie spowiadał, kiedy byłam dzieckiem. I tak się złożyło, że on również uwolnił mnie z tego stanu. Wtedy dostrzegłam sieć, w którą wplątał mnie Pan. Od tego zdarzenia rozpoczęła się wojna, którą wytoczyli mi kapłani. Niektórzy mówili, że udawałam, inni, że potrzebne było lanie, jeszcze inni, że chciałam udawać świętą. Inni dodawali, że byłam opętana i wiele innych rzeczy. Opowiedzenie całej tej historii byłoby zbyt długie. Tak więc, kiedy spotykały mnie cierpienia i rodzina posyłała po kogoś, oni, mając te myśli w głowach, zachowywali się tak dziwnie, że biedna rodzina bardzo cierpiała. Szczególnie wycierpiała moja biedna mama. Ileż łez wylała z mojego powodu. Och, Panie, wynagródź to jej. O mój dobry Boże, jak wiele wycierpiałam z tego powodu. Ty jedynie wiesz wszystko. Któż więc mógłby wypowiedzieć, jak gorzka była dla mnie potrzeba kapłana do uwolnienia mnie z tego stanu cierpienia? Ile razy modliłam się, roniąc gorzkie łzy, żeby mnie z tego wybawił? Ile razy opierałam się Panu, kiedy On chciał, abym oddała się jako ofiara i przyjęła cierpienie? Mówiłam mu: Panie, obiecaj mi,
że Ty sam mnie uwolnisz, a wtedy przyjmę wszystko. Inaczej nie przyjmę i nie chcę przyjąć. I opierałam się pierwszego dnia, drugiego, trzeciego. Ale któż mógłby się oprzeć Bogu? Mówił mi tyle, że w końcu zmuszona byłam poddać się krzyżowi. Innym razem mówiłam mu serdecznie i z ufnością: Panie, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego? Teraz umieściłeś między mną a Tobą trzecią osobę, a ta trzecia nie chce się tego podjąć. Spójrz, oboje mogliśmy być bardzo szczęśliwi. Kiedy chciałeś, żebym cierpiała, od razu to przyjmowałam, ponieważ wiedziałam, że Ty sam miałeś mnie uwolnić. Teraz nie. Teraz potrzebna jest inna ręka. Proszę Cię, uwolnij mnie, a oboje będziemy szczęśliwi. Czasami udawał, że mnie nie słyszy i nic mi nie mówił. Innym razem mówił mi: Nie lękaj się, to ja daję ciemność i światło. Nadejdzie czas światłości. Mam zwyczaj ukazywać swoje dzieła za pośrednictwem kapłanów. Spędziłam więc 3 lub 4 lata znosząc te sprzeciwy ze strony kapłanów. Wiele razy poddawali mnie bardzo trudnym próbom. Dopuścili, że trwałam w tym stanie cierpienia, to znaczy w stanie zesztywnienia, niezdolna do najmniejszego ruchu, nie mogąca zaczerpnąć nawet kropli wody. Przez mniej więcej 18 dni tyle, ile chcieli. Tylko Pan wie, przez co w tym stanie przeszłam. A kiedy przybywali, nie miałam od nich żadnej pociechy. Nie mówili mi nawet bądź cierpliwa, czyń wolę Bożą, ale zarzucali mi, że jestem kapryśna i nieposłuszna. Fiat. Należy podkreślić, że Luiza w swoim życiu była całkowicie uzależniona od autorytetu Kościoła. Od kiedy stała się ofiarą i była przykuta do łóżka, aż do śmierci, poddawana była nieustannej ocenie przedstawicieli Kościoła. Co więcej, przez ponad 50 lat Jezus całkowicie poddał ją kapłanom wyznaczonym przez różnych arcybiskupów, aby ją przywracali do normalnego stanu życia po jej mistycznych doświadczeniach z Jezusem. Nie jest łatwo znaleźć w długiej historii Kościoła innych mistyków, którzy żyli tak uzależnieni od przedstawicieli Boga. Stan Luizy nie był też przypadkowy. Jezus wyjaśnia jej, że to On uzależnił ją od Kościoła, aby podkreślić wagę jej misji. Otóż, moja córko, Ty także jesteś wyjątkowa w moim umyśle i będziesz także wyjątkowa w historii. Nie będzie ani przed Tobą, ani po Tobie żadnego innego stworzenia, któremu jakby z konieczności dam opiekę moich kapłanów. A ponieważ wybrałem Ciebie, aby złożyć w Tobie świętość, dobra, owoce i akt mojej najwyższej woli, więc było stosowne, sprawiedliwe i godne dla świętości, którą moja wola posiada, aby jeden z moich kapłanów opiekował się Tobą i był pierwszym depozytariuszem dóbr,
które moja wola zawiera, a ze swojego łona przekazał je całemu ciału mistycznemu Kościoła. Moją matkę powierzyliśmy świętemu Janowi, aby złożyć w nim, a od niego przekazać Kościołowi skarby, łaski i całe moje nauczanie, które jak w sanktuarium złożyłem w niej w ciągu mojego życia, gdyż ona była mi powierzona, a ja byłem jej kapłanem. A także wszystkie prawa, przepisy i doktryny, które Kościół miał posiadać. Ona zaś była wierna i troszcząc się o każde moje słowo, aby żadne się nie zagubiło, złożyła je w moim wiernym uczniu Janie. Z tego powodu moja mama ma prymat nad całym Kościołem. Podobnie postąpiłem z tobą. Skoro fiat voluntas tua ma służyć całemu Kościołowi, to powierzyłem cię jednemu z moich kapłanów, aby złożyć w nim wszystko, co ci objawiam o mojej woli. Tom 15, 11 lipca 1923 rok. Ze względu na swój stan ofiary i niemożliwość przez ponad 64 lata wstawania z łóżka, Luisa nie tylko podlega swoim spowiednikom, więc również biskupowi, aby móc dalej żyć, lecz także musiała poddać ich ocenie swoje wewnętrzne i zewnętrzne życie. Konieczność powiedzenia lub spisania wszystkiego, co zachodziło między nią a Jezusem, było dla Luizy szczególnie odczuwalnym krzyżem. Wielokrotnie prosiła Pana, aby uwolnił ją od tej konieczności, ale Pan tego nie chciał. Ta przejrzystość wobec przedstawicieli Kościoła sprawia, że ojciec Franz, prefekt kongregacji do spraw świętych, napisał dnia 20.07.1931 roku list do ojca Palmy, przełożonego generalnego księży rogacjonistów i następcy świętego Hannibala Maria di Francia. Dla mnie, dla tego, który nadzoruje przepisy kościelne, jest wielką pociechą mieć pewność, że przez tak wiele lat lekarze, spowiednicy i arcybiskupi po wyczerpujących tekstach nigdy nie wykryli żadnego oszustwa.